Pewnego ranka Rumcajs wyszedł na spacer, ale zaraz wrócił. Hanko, chodź szybko! Krzyknął przerażonym głosem. Hanka rzuciła wszystko, wyszła przed jaskinię i zobaczyła imponującej wielkości nogę. Noga była częścią olbrzyma krzykacza, który nie umiał nawet powiedzieć dzień dobry. Od jutra ten las jest mój, powiada. A wy oboje wynoście się stąd. Żacholecki las od 3 lat jest Rumcajsowy. Rumcajs mu na to. I koniec. Dzisiaj jestem w dobrym humorze, powiada olbrzym. Przyjadę po południu i będziemy rąbać drzewo. Kto się okaże silniejszy, wygra żacholec. Ha, 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 ha. I poszedł. A idąc zaczepiał głową chmury tak, że zaniosło się na porządną burzę. Chmury zbierały się nad Rumcajsem, który przez całe popołudnie mówił z zatroskaniem. Hanko, z tym olbrzymem walka nie będzie łatwa. Przecież on tylko kiwnie małym palcem, a rozerwie buk z góry na dół. Po co sobie naprzód zaprzątać głowę? Powiada ze współczuciem Hanka. Skoczę do piwniczki po garnek miodu, abyś się trochę pokrzepił. Ale Rumcajs nawet nie drgnął. Wtem coś rozbłysło. I rozległ się taki huk, że aż się Rumcajsowi zrobił przedziałek między wąsami. Rumcajsie, krzyknęła Hanka. I już biegnie od piwniczki z garnkiem miodu. Rumcajsie, popatrz, co jest w tym miodzie. Co jest w tym miodzie? Zapytał Rumcajs. Piorun, powiada Hanka. Coś mu się popsuło w elektryczności i wpadł nam prosto do miodu. Po chwili słychać było smutne elektryczne trzaski i piorun wysunął głowę z miodu. Ledwie mogę ruszać rękami i nogami, powiada. Chyba już nigdy nie wydostanę się do nieba. I cichutko zasyczał, a brzmiało to jak płacz. Nieboraczek, pożałowała go Hanka. Lepiej, Hanko, przytrzymaj garnek, powiada Rumcajs, żeby nam się ten piorun do reszty nie stukrzył. Piorun nie posiadał się z radości. To się nazywa siła, cieszył się. No więc, Rumcajsie, jak ci się mogę odwdzięczyć? Czy mam coś rozciąć? Lepiej nie, powiada Rumcajs. Zwykłą pracę potrafię wykonać sam. Ale wiesz co, potrafisz zamienić się w kuleczkę tak, żebyś mi się zmieścił w kieszeni? To dla mnie pestka! Zasyczał piorun i zwinął się w okrągłą kuleczkę. Po chwili pojawił się olbrzym. Halo, Rumcajsie! Jest już po kawie? Teraz będziemy przewracać drzewa. Gramy o żacholec. Ja zaczynam. Zaczynaj, powiada Rumcajs. Olbrzym wypatrzył sobie buk wysoki jak wieża. A teraz spójrz, Rumcajsie, powiada i machnął ręką, jakby rzucał kartą do gry. Ty, Rumcajsie,
Hanka zrobiła Rumcajsowi krzyżyk na zbójnickim czole, a on powiada. To była dobra robota. Taką już się teraz rzadko spotyka. A teraz ja. Sięgnął do kieszeni i cisnął w stronę drzewa piorunem zwiniętym w kulkę. Wybacz mi, Rumcajsie, że zawracałem ci głowę. Zapłakał olbrzym. Skoro masz takiego służącego, co by było, gdybyś sam się wziął do roboty? Wziął nogi za pas i odszedł tyłem, stale się przy tym kłaniając w pas. Rumcaj z Hanką siedli sobie nad garnkiem miodu. Wylizywali go i mówili. Dobry, Rumcajsie. Dobry, Hanko. Dobry.